Poczekaj, ja mam do ciebie pytanie, Chodź, no chodź. No idę, biegnę. A czy ty mi wspominałeś, wiesz, bo nie pamiętam, przypomnij mi, czy ty mi wspominałeś może o tym, że to się będzie świecić? Oczywiście, że wspominałem, bo to jest w ogóle folia samochodowa, między innymi. Jak się samochody okleja. Fajnie. I ona jest bardzo odporna, bo przecież samochody nawet na myjnie jeżdżą, te szczotkowe takie. Tak. I nic się z nimi nie dzieje. I teraz zobacz. No. To jest zwykła płyta, taka meblowa. Nie dość, że mamy ten efekt pięknego połysku, to wyobraź sobie, co można z takimi rzeczami robić. Stare meble, kuchnie, szafki, szafy. Przecież w kuchni bez przerwy dotyka się szafek, przesuwa, otwiera, zamyka. Ale... I te szafki są całe w palcach, to jest bardzo fajne. Marek, i tanie, ale... nie? Tak. Czy jak ktoś taki trochę bardziej sprawny, nie musi być jakimś superfachowcem, dałby radę okleić sobie sam mebel? Dałby radę, jak najbardziej. Używamy takiej... To się kupuje gdzieś, dokładnie, bez problemu. To się kupuje. Ale przecież to jest, słuchajcie, my to znamy z telefonów też. Jak no tak. Chcemy okleić ekran telefonu taką folią, to bierzemy na koniec, żeby nie było bąbli po prostu i powietrza pod spodem. Dokładnie i tak. Przeciągamy i to jest takie narzędzie, które nam pomaga z telefonami. Proste patenty to oklejanie szafek folią, która nie zostawia śladów od rąk. To jest bardzo dobre, bo to jest proste do sprzątania, wcale nie takie drogie, więc wszystko na jakichś tam znowu fajnych patentach. Popatrz na to akwarium dzisiaj. Wiem, co ty zrobisz, ja wiem, co ty naprawdę. No co? Co? A ty wodę pokolorujesz. Tak, dokładnie. Słuchaj, no? Woda będzie w kolorze lazuru. Tak jak lubię. Ciao, ciao. Arrivederci. Arrivederci. Pa.